Przede wszystkim zrównoważony tryb życia zależy od punktu widzenia, bo dla jednych jest to parę małych zmian, tak żeby żyć bardziej w zgodzie ze środowiskiem naturalnym, a dla firm jest to dostosowanie się do regulacji, do mierników ESG. W związku z tym czasami wystarczy jeden mały krok, żeby żyć w bardziej zrównoważony sposób. A badania pokazują, że aż 77% ludzi chce nauczyć się właśnie żyć w bardziej zrównoważony sposób. Wiele osób chciałoby zrobić pierwszy krok, bo ma poczucie, że są zmiany klimatyczne, ma poczucie, że nie dzieje się dobrze na świecie, ale bardzo często nie wiedzą jak. W związku z tym szukają takich możliwości. Część osób wspiera drobne akcje social impactowe, a część chociażby zaczyna od przeniesienia się z używania reklamówek na papierowe torby bądź też wielorazowego użytku. Firmy mają już konkretne wskazówki, ponieważ firmy mogą zaczynać od takich małych kroków typu zmiana nawyków pracowników, czy też kroki w redukcji śladu węglowego. Takie zmiany mogą być na różnym poziomie. To wszystko zależy od tego, czy organizacja jest na początku, czy już ma na przykład stworzoną strategię ESG. Stworzyliśmy hub zrównoważonego rozwoju Small Step Matters, który z jednej strony wspiera biznes poprzez łączenie startupów i NGO-sów, a z drugiej strony daje możliwość angażowania pracowników w małe lub duże akcje social impactowe. To potwierdzają wyniki badań, że aż 83% pracowników chce wspierać akcje, które są zgodne z ich wartościami i chce pracować w takich firmach. W związku z tym nasz hub umożliwia korporacjom wprowadzenie zasad zrównoważonego rozwoju w praktyce i zaangażowanie zarówno pracowników, jak też całych łańcuchów dostaw.